Czy ktoś z was, drodzy widzowie, z dnia na dzień, powiedzmy z miesiąca na miesiąc, byłby w stanie zimą, na kilka godzin przed świętami Bożego Narodzenia, sprezentować innemu człowiekowi, takiemu, który jest wam podległy, który nie ma rodziny, który dla prowadzonej przez was firmy czy instytucji poświęcił całe życie, taką oto informację? Od nowego roku zmieniam zasady naszej umowy. Nie możesz już przebywać w mieszkaniu, które nasza firma, instytucja, tobie przydzieliła. Pakuj się i w styczniu ma ciebie tutaj nie być. Co zrobisz dalej, nie wiem. Jak pamiętasz, oczywiście umówiliśmy się też na wynagrodzenie, abyś mógł spokojnie funkcjonować i mieć z czego żyć na stare lata, ale to również nie jest aktualne. Jak nazwalibyście człowieka, który postępuje w taki sposób? Jakie myśli przychodzą wam do głowy, kiedy słyszycie taką historię? Składa się niestety nieszczęśliwie, że takie działania zaczął w ostatnim czasie podejmować sam papież wobec jednego ze swoich kardynałów. Naszych kardynałów. Programy o zachowaniach papieża i jego najbliższego otoczenia są dla mnie zawsze bardzo trudne. Nie dlatego, żebym w swoim rozumieniu, jakiejś tam logicznej analizie faktów miał problem z odczytaniem intencji Franciszka. Wręcz przeciwnie. Myślę, że podobnie jak większość z was, dobrze je odczytuję. Mam tutaj raczej na myśli odpowiedzialność za słowa. Nasze audycje oglądane są również przez tych, którzy zachęceni sobotnimi programami o sprawach społecznych i politycznych trafiają tutaj także w niedzielę. No ale nie podzielają wraz z nami katolickiej wiary. Dziękuję, że tu jesteście, dziękuję, że wasze zaangażowanie jest tak duże i komentujecie bardzo często również katolickie programy, mówiąc na przykład: panie Marku, jestem niewierzący, ale za programy, które dotyczą polityki i spraw społecznych, serdecznie dziękuję. Fajnie, że nie uciekacie również od tych spraw i chcecie posłuchać również komentarzy katolickich, niedzielnych. W związku z tym, że ta grupa widzów nie jest częścią Kościoła, często nie interesuje się dogłębnie sprawami kościelnymi, no i nie musi w związku z tym znać zasad i procesów w Kościele zachodzących. Mam zawsze tę obawę, kiedy wypowiadam te słowa, szczególnie krytyczne wobec papieża, jaki efekt przyniosą, jaki efekt przyniesie to, co mówię. Jakim ziarnem to będzie, ziarnem rzuconym na jakie podłoże. Czy coś w innym człowieku zmienię, czy będzie to jakaś przemiana pozytywna? Poszerzenie wiedzy. Tak, aby mogli lepiej zrozumieć katastrofalną sytuację, w której znajduje się dzisiaj Kościół hierarchiczny. Wolałbym, szczerze mówiąc, aby Bóg odebrał mi mowę na zawsze, niż żeby to, co powiem czy mówię w tych programach, miało być przyczyną odwrócenia się kogokolwiek od Kościoła katolickiego. Dlatego chciałbym zaznaczyć już na wstępie, że katolik ma prawo, a nawet i obowiązek, poddawać pod wątpliwość, a także krytykować działania niedoktrynalne każdego członka Kościoła, także biskupów, kardynałów i samego papieża. Dogmat o nieomylności, którym bardzo często wyciera się podłogę, w ogóle nie jest o tym i stosowany był nad wyraz rzadko. Musi być on wypowiedziany ex cathedra, ale o tym może zrobię kiedyś inny program, bo to jest bardzo, bardzo rozwlekły temat. Chciałbym, aby poprzez temat dzisiejszego programu widzowie, którzy nie otrzymali łaski wiary, bo wiara jest łaską i musi nam ją dać za naszą prośbą Bóg, mogli zbudować w sobie przynajmniej wyobrażenie sytuacji w Kościele hierarchicznym, a katolicy z kolei miotani wątpliwościami i niepewnościami przy obecnym pontyfikacie nabrali siły i jeszcze bardziej przylgnęli do Kościoła i nie dali się z niego wyrzucić, a już broń Boże, z niego odejść. W ostatecznym rozrachunku, jak pisał Zbigniew Herbert, tylko to się liczy. Nie żyjemy bowiem po to, aby przeżyć, lecz aby żyć. Mnie na przykład osobiście przeżycie w ogóle nie interesuje. Interesuje mnie życie. Głównie to wieczne. Tu Marek Miśko i kanał Marek Miśko Czuwaj. Czuwaj katoliku. O Kościele, ideach i sprawach wiary. Witajcie w niedzielę, pierwszy dzień tygodnia. Czujcie się jako u siebie. Na YouTube'owym zegarze stuknęło nam właśnie 45 tysięcy subskrypcji, na Facebooku 70 tysięcy, czyli wszystko idzie zgodnie z planem, a plan przynajmniej dla YouTube'a jest taki, że mamy osiągnąć do końca roku 50 tysięcy. Myślę, że jest to realny cel do osiągnięcia, a jak wy myślicie? Dlatego jeżeli macie taką możliwość, to udostępniajcie proszę linki do dzisiejszego programu i do innych programów, gdzie się da i jak się da, za pomocą mediów społecznościowych, a także w prywatnych wiadomościach. To również YouTube wyłapuje. Za pomocą Telegrama, WhatsAppa, Messengera czy Signala. Wszystkie te informacje otrzymuję w panelu administracyjnym i widzę, ile procent jest udostępnianych przez WhatsApp i inne komunikatory.
To naprawdę bardzo ważne. Dlatego, że algorytm YouTube'owy właśnie działa w ten sposób. Ważne jest też oglądanie w miarę możliwości reklam. Wiem, że są wielokrotnie męczące i denerwujące, ale YouTube to bardzo lubi i przez to kolejne programy pojawiają się w proponowanych filmach i dzięki temu inni widzowie mają szansę na dotarcie do naszych treści. Dziękuję, że jesteście i cieszę się, że budujecie tutaj piękną wspólnotę ludzi myślących. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby wesprzeć natomiast nasze działania i sprawić, że będzie nam łatwiej publikować kolejne programy systematycznie, możecie postawić nam kawę, abyśmy nie przysnęli poprzez serwis Buy Coffee lub zostając mecenasami za pomocą serwisu zrzutka.pl. Szczegóły jak zwykle znajdziecie w pierwszym komentarzu i opisie tego filmu. To co? Zaczynamy! 4 złote zasady, które wypracowałem na przestrzeni blisko 20-letniej pracy dziennikarskiej, z której 18 lat spędziłem w radiu, są one moim kodeksem postępowania. I staram się dotrzymywać każdej z tych zasad w swojej publicznej aktywności. Przybrały one formę pytań. Podzielę się tymi pytaniami z Wami. Po pierwsze, czy mam coś do powiedzenia? Takie zadaję sobie pytanie. Po drugie, czy jest ktoś, kto będzie chciał tego słuchać? Po trzecie, czy potrafię przekazać to, co chcę powiedzieć? Po czwarte, czy mam świadomość konsekwencji wypowiadanych słów? I o te konsekwencje właśnie dzisiaj mi chodzi. Jak rzekłem, chciałbym, aby wszystko to, co tutaj powiem, wzmocniło nas do działania i podejmowania mądrych i wyważonych reakcji, bo o reakcje też chodzi. Wtedy, gdy naszym obowiązkiem jest reagować. W Kościele katolickim istnieje zasada posłuszeństwa wobec papieża jako głowy Kościoła. Jednakże zgodnie z katechizmem Kościoła katolickiego, katolicy świeccy mają prawo do wyrażania swoich opinii na temat działań papieża, oczywiście pod warunkiem, że robią to z szacunkiem i w duchu jedności z Kościołem. Katechizm również podkreśla, że krytyka powinna być konstruktywna i służyć dobru Kościoła. I uważam, że taka dzisiaj będzie. W takim duchu część kardynałów i biskupów z całego świata poddawała krytyce w ostatnich latach działania Franciszka, a co najważniejsze, jego otoczenia, bo tutaj jest klucz. Tutaj, w otoczeniu, w tych wszystkich ludziach wokół niego. Czy wiecie, że przez te wszystkie lata, do dzisiaj, od Jana Pawła II, przez Benedykta XVI, aż do Franciszka, szefem papieskiego domu teologicznego jest człowiek o nazwisku Giertych. Sprawdźcie sobie. Dominikanin. Tak, z tych Giertychów. Członkowie episkopatu, którzy jeszcze w czasach papieża Benedykta XVI piastowali najważniejsze urzędy kościelne, również te związane z teologią, liturgią i sądownictwem. Ci sami, których ogromna wiedza, dojrzałość, kompetencje przyczyniły się do rozwoju Kościoła, w pewnym momencie zaczęli coraz głośniej wyrażać swoje wątpliwości wobec działań podejmowanych przez papieskich załóżników, no i samego papieża Franciszka. Wszystko zaczęło się, jak dobrze pamiętacie, ale minęło trochę czasu, więc warto o tym wspomnieć, od synodu amazońskiego, którego watykańska inauguracja poraziła każdego rozumnego katolika. Przypomnijmy sobie to, co działo się w watykańskich ogrodach. Pogańskie figurki symbolizujące lokalnych amazońskich bożków związanych z płodnością i kultem ziemi. Zostały one wniesione procesyjnie również do Bazyliki Świętego Piotra. Następnie swoje miejsce znalazły w kościele Santa Maria del Carmelo in Transpontina, zarządzanym przez karmelitów. Kościół ten znajduje się na głównej ulicy Rzymu prowadzącej do Watykanu. Później oczywiście tłumaczono, że to lokalne zwyczaje, że to nic groźnego, że kłanianie się przed jakimiś misami z żywnością, jakimiś dziwnymi instrumentami, figurkami ciężarnych kobiet, no i zobaczcie, figurką mężczyzny z genitaliami w stanie z wodu na wierzchu, to wszystko jest ludowym akcentem tubylczych plemion. Krzyża natomiast nigdzie tam nie było. Ktoś tłumaczył również, że Pachamama to figurka Matki Bożej. Oni mają nas chyba wszyscy za idiotów. Nie wiem, Wikipedii nie mamy dostępu do internetu. Kto skonstruował wtedy taki przekaz? Przecież Pachamama nie ma nic wspólnego z Matką Bożą. Jest to demon. No i samo to wydarzenie już nakazywało bić na alarm każdemu rozumnemu katolikowi. No ale hierarchia zawiodła, zresztą nie po raz pierwszy, bo za mało od niej wymagamy. Poza kilkoma głosami reszta milczała. Milczała w strachu przed nie jakimś tam Bożym gniewem, którego najprawdopodobniej się nie boją, ale utratą stanowisk.
Oczywiście można mieć ludzi za kretynów i wmawiać im to i owo, ale przecież widzieliśmy to wszystko na własne oczy. Dla mnie sprawa jest bezdyskusyjna. To złamanie pierwszego przykazania. Tak mi mówi sumienie oraz rozum. Później znalazła się grupa dzielnych młodych ludzi, którzy na czele z chłopakiem z Austrii, Aleksandrem Trzugalem, nad ranem weszli do kościoła karmelitów przy Via della Conciliazione, wynieśli pogańskie bożki i wrzucili je tam, gdzie ich miejsce, czyli do Tybru. Oto jak sprawę komentował kardynał Gerard Müller, który za czasów Benedykta XVI piastował urząd prefekta nauki wiary, czyli najważniejszego, jakbyśmy powiedzieli, ministerstwa w Watykanie, odpowiedzialnego za czystość doktryny katolickiej. Dawniej nazywało się piękniej Świętą Inkwizycją. Posłuchajcie. What is the role of the laity? I mean, as I told Robert Royal earlier, when I saw those lay people taking those idols out of the church and throwing them into the Tiber, while, you know, I'm not going to weigh in on whether it was a criminal act or not, it shows the laity engaged enough to do something, even something radical, in the face of what they see as confusion and maybe paganism. What is the role? That's a great mistake, was to bring the idols into the church, not to put them out, no? Because according to the law of God himself, the first commandment, idolism is a grave sin, and not to mix them with the Christian liturgy. And this can, to put it out, throw it out, can be against human law, but to bring the idols into the church was a grave sin, was a crime against the divine law. That's a deep difference, no? Kardynał więc powiedział wprost, że takie zabawy są złamaniem pierwszego przykazania. A skoro wziął w nich udział sam papież, to chyba jako dorosły mężczyzna i głowa kościoła wiedział, co robi, prawda? Czy papież więc, zezwalając na to wszystko, złamał pierwsze przykazanie? Kto ma rację? Ja nie wiem. Co mówi wam rozum, co mówi wam sumienie? Później zresztą było tylko gorzej. Kolejne papieskie wypowiedzi, jakieś niejasne i często sprzeczne ze sobą komunikaty. Napięcie było budowane przez lata. Grupa biskupów i kardynałów postanowiła więc publicznie pytać. Tak zwane dubia kardynalskie, czyli publiczne pytania o wątpliwości. Odpowiedzi jednak nie otrzymywali. Nie otrzymywali jej przez lata. Ot, miłość. Ostatnie pytania, które zadawali w sprawie niemieckiej drogi synodalnej, którą sam papież wspierał przecież na samym początku, a nawet błogosławił, doczekały się lakonicznych i niejasnych wypowiedzi. Katolicy na całym świecie są dzisiaj więc bardzo podzieleni. Jest to fakt obiektywny. A jeżeli są jakieś działania, które wzniecają podział, które zachęcają do podziału, to nawet jeżeli armia watykańskich urzędników zapewniałaby nas wszystkich, że podpowiedział im takie działanie Duch Święty, to z pewnością my mamy przynajmniej prawo mieć do tego jakieś wątpliwości, prawda? Podział nigdy nie może być żadnym dziełem Bożym. Bóg nie dzieli, ale łączy. A podział istnieje. Jednym z protestujących przeciwko komunii dla rozwodników, błogosławienia kościelnego, partych i owych, zniesieniu celibatu, przeciwko ustanowieniu kapłaństwa kobiet, komunii dla protestanckich małżonków, którzy przecież nie mogą przystąpić do spowiedzi, więc nie powinni i nie mogą przyjmować komunii, ponieważ grozi im potępienie z tego powodu. Właśnie takim człowiekiem, który protestował, był kardynał Raymond Burke, amerykański arcybiskup, metropolita St. Louis, mężczyzna mający dzisiaj 75 lat. Fora ze dwora. Na początku grudnia media obiegła zaskakująca informacja. Według doniesień prasy papież zażądał, aby Raymond Burke opuścił zajmowane przez niego rzymskie mieszkanie do końca roku albo sam zaczął je opłacać. Opłacanie zakwaterowania kardynałów rzymskich przez Watykan jest długoletnią praktyką. Nic dziwnego. Godność kardynała jest tożsama ze świeckim tytułem książęcym. Stąd każdy kardynał nazywany jest również księciem kościoła. Tytuł zawsze poprzedzał podanie nazwiska i zajmował swoje miejsce po wskazaniu imienia. Stąd zawsze mówiono Stefan kardynał Wyszyński, Adam książę Sapieha, Raymond kardynał Berg i tak dalej, i tak dalej. No i właśnie ten ostatni, kardynał Berg, został pozbawiony mieszkania przed samymi świętami.
Został postawiony też przed faktem dokonanym. Nie tylko pod względem swojego zakwaterowania, ale również, uwaga, jego kardynalskiej emerytury. Zarobki emerytowanych kardynałów przebywających we Włoszech szacowane są na około 4000 euro brutto, czyli trzeba jeszcze zapłacić z tego podatek. Kwoty tej nie powinno się jednak przeliczać na złotówki, no bo jeżeli ktoś mieszka w Rzymie, tam zarabia i tam żyje, to również wydaje według cen, które na miejscu obowiązują, prawda? Więc na nic nam się zda przeliczanie euro na złotówki, jeżeli ktoś mieszka tam na miejscu i tam zarabia. Co innego można bowiem kupić za 4000 euro w Polsce, a co innego we Włoszech? Oczywiście, gdyby kardynał rezydujący w Rzymie zamieszkałby na przykład, powiedzmy sobie, w Radomiu, no to z taką kwotą rzeczywiście byłby Krezusem, jakimś zamożnym człowiekiem, no ale w Rzymie już niekoniecznie. Ze względu na znaczące różnice cenowe pomiędzy Polską a Włochami można śmiało założyć, że 4000 euro jest równe mniej więcej 4500 złotych polskich. Tak więc emeryturę, jaką otrzymuje kardynał Berg, można określić jako niekoniecznie wysoką, a szczególnie już jak na księcia by przystało. Średni koszt długoterminowego wynajęcia mieszkania przy Watykanie waha się od 1200 do 3000 euro miesięcznie. Zobaczcie. Jedna osoba żyjąca oszczędnie w Rzymie wyda na żywność około 30 do 35 euro. Każdego dnia oczywiście. W rozrachunku miesięcznym należy więc szykować się na wydatki około 1000, no i ponad 1000 euro. Jedna pizza kosztuje około 8 do 12 euro. Pasta, spaghetti, makaron, który można wyprodukować nawet w domu, to koszt 12 do 15 euro. Do tego wszystkiego jeszcze musimy dołożyć leki, przecież kardynał ma 75 lat, z pewnością na coś choruje, paliwo, no i inne potrzebne rzeczy do życia. No przecież kardynał, książę kościoła, zostaje w takiej sytuacji bez grosza. Kardynałowie są również ludźmi, a ich samochody przecież nie działają na wodę święconą. Więc zobaczmy, była jakaś umowa, czy dobrze rozumuję, zostały stworzone jakieś zasady i nagle w wyniku dziwnej koincydencji, oczywiście zwykłego przypadku zdarzeń, kardynał, który zdecydował się na publiczną krytykę kierunku, w którym zmierza Kościół pod rządami Franciszka, zostaje co? Przykładnie ukarany. Masz miesiąc na opuszczenie mieszkania albo płać sobie sam. Skąd znamy te metody? Do jakiego historycznego okresu pasują te metody? Czy w kościele pełnym dialogu i synodalności nie ma miejsca na krytykę? Jest miejsce jedynie na klakierstwo jakichś karierowiczów i zakonników, celebrytów? Na ludzi, którzy popierają związki tych i tamtych i robią to publicznie i nie są rugani przez papieża? Jest miejsce na kardynała Marksa, ale nie ma miejsca na kardynała Berka, Sara czy Gerarda Müllera. Medialne zamieszanie, czyli to, z czym najbardziej kojarzy mi się obecny pontyfikat, niestety. Z satrapią, chociaż mówi co innego, i ciągłym, nieustannym zamieszaniem, wiecznymi niedomówieniami. Nic nie może być w tym pontyfikacie oczywiste, wszystko musi być jakieś byle jakie. W mediach zaczęły pojawiać się więc kolejne informacje. Zza spiżowej bramy zaczęły wydostawać się przecieki i różne plotki, czyli stały element pontyfikatu Franciszka, który w moich oczach jawi się papieżem niepotrafiącym mówić wprost, chociaż za takiego uchodzi w liberalnych kręgach. Cały ten pontyfikat jest budowany na niedopowiedzeniach, na domysłach, na jakichś wywiadach, w których pojawiają się jakieś dziwne tezy rodem z Baumana, a następnie na dementowaniu przez Stolicę Apostolską tych wywiadów, no i kolejnych wywiadów i kolejnych, które chociaż pomimo wielokrotnych dementi znowu były udzielane tym samym ludziom, którzy mieli przekręcać franciszkowe słowa. No, gdyby moje słowa przekręcił jakiś dziennikarz, nie dałby sprostowania, już nigdy w życiu bym mu nie powiedział ani słowa. Franciszek mówi nieustannie i znowu dementi. Portal Daily Mail pisał, cytując duchownego z bliskiego otoczenia papieża: przywileje kardynała Berka polegające na posiadaniu mieszkania w Watykanie i pensji emerytowanego kardynała zostały usunięte, ponieważ wykorzystywał on te korzyści przeciwko kościołowi. A być może miało to związek z tym, że kardynał miał własne zdanie, co? Może dlatego, że był organizatorem spotkania, które odbyło się tuż przed synodem biskupów o synodalności. Podczas tego wydarzenia kardynał Berg skrytykował wizję synodalności, do czego miał przecież prawo. Wizję synodalności Franciszka, której efekty dzisiaj widzimy w Niemczech poprzez schizmę, która tam następuje. Przecież tam też żyją katolicy. Ci ludzie będą przecież teraz tam kształtowani w kontrze do wiary katolickiej. I co na to papież? Kardynał Berg na tym spotkaniu powiedział:
że niestety wydaje mu się, iż niektórzy używają przywoływania Ducha Świętego, aby wprowadzić plan, który jest bardziej polityczny i ludzki niż duchowy i boski. Moim zdaniem miał rację. Dokładnie tak to odczytuję. A chyba głupi nie jestem. No i rozpętała się wtedy wojna. W relacji w jednej z włoskich gazet papież miał nazwać kardynała osobistym wrogiem. Jeżeli kardynał Berg w swej trosce o Kościół ma być wrogiem papieża, to idąc tą retoryką zadaje sobie teraz pytanie, kim ja w takim razie jestem? Kim wy jesteście, skoro kardynał, który wyraża z miłością do papieża uwagi do drogi synodalnej, jest oceniany jako wróg? Najsmutniejsze, chociaż nie, najbardziej porażające, to będzie lepsze słowo. Więc najbardziej porażające, bo tutaj nie ma co się smucić, jest to, że prywatna rozgrywka, którą prowadzi papież i jego otoczenie wobec książąt Kościoła, którzy mają odmienne zdanie w sprawach polityki prowadzonej przez Franciszka, ma wszelkie cechy. I powiem to wprost, również znając konsekwencje wypowiadanych słów, najpodlejszego mobbingu, wynikającego z jakichś małych, prostych ludzkich instynktów. Mobbingu, który wyniszcza psychikę, który posiada wszelkie cechy pogardy dla drugiego człowieka. Czegoś, co niszczy od środka, wypala i rujnuje. Jak jakiś najgorszy komornik, który przychodzi w święta i odbiera ludziom wszystko, co mają. W święta pozbawić człowieka mieszkania, jakby nie miał innych zmartwień. To jest chrześcijańskie miłosierdzie? Tak zachowuje się papież? Wiem, co mówię, bo sam doświadczyłem podobnego działania wiele razy w swoim życiu. Kiedy nie mogłem zasnąć, kiedy byłem bliski depresji, przez ludzi, którzy mówili, że kochają, ale nigdy nie kochali. Wieczne niedopowiedzenia, wystrzegajcie się tego. Umowy na gębę bazujące na nieistniejącym de facto zaufaniu, chociaż są takie zapewnienia. Dlaczego nic nie może być takie w Kościele, jak Pan Jezus przykazał? Dlaczego papież nie chce rozmawiać? Dlaczego nie spotyka się z tymi swoimi antagonistami, którzy są kardynałami, również z kolegium kardynalskiego? Dlaczego skrywa się za wywiadami, z których powstają kolejne niejasności? To tak trudno po męsku stanąć i pogadać? Trudno jest mi to zrozumieć. Ale przecież widzę. Wy widzicie, ślepi nie jesteśmy. A na odchodne w niedzielę. Gdy po raz pierwszy widziałem to zachowanie Franciszka wobec kardynała Sara, byłem wstrząśnięty. Zobaczcie. To jest przykład? Tak zachowuje się papież? Co o tym myśleć? Co mnie to interesuje, że jest z Ameryki Południowej i tam inna kultura? Chamstwo jest kulturą w Ameryce Południowej? Pierwsze słyszę. Jak to jest możliwe, że kardynałowie, którzy jeszcze kilkanaście lat temu uchodzili za wybitnych znawców i ekspertów we wszystkich ważnych dziedzinach, liturgice, moralności, teologii, w sądownictwie papieskim, dziś są pomiatani jak w jakiejś partyjnej rozgrywce podrzędnego państewka z trzeciego świata, już nie mówiąc o Polsce. Czy to jest kościół hierarchiczny, który ma przeprowadzić nas przez te okropne czasy? Wątpię. Wiem natomiast, że Kościół to Chrystus i On nie pozwoli zrobić nam krzywdy. Tak, Kościół to mistyczne ciało Chrystusa. Pamiętacie, gdy święty Paweł przed swoim nawróceniem został oślepiony na pustyni, gdy usłyszał głos Pana Jezusa: Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Pan nie mówił do niego, czemu dręczysz moich ludzi, czemu ich mordujesz, ale mnie. Dlaczego mnie prześladujesz? Czyli Kościół. Wiem jedno, bez względu na to, co jeszcze się wydarzy, ile bożków zostanie wprowadzonych do świątyń, musimy trwać przy Kościele, bo wszystko, co jest potrzebne do zbawienia, zostało nam już powiedziane. Musimy trwać przy Kościele, bo i my, świeccy, jesteśmy jego częścią i też mamy coś do powiedzenia i też musimy Kościoła bronić. Każdy oczywiście na skalę swoich możliwości, ale nie powinniśmy się tutaj wymijać. Papieże zmieniają się, a Chrystus nas nie zostawi. Pamiętajcie o tym. Czuwaj. No i rachciach, babkę w piach, 50 tysięcy subskrypcji do końca roku wydają się być absolutnie prawdopodobne, a dzieje się to tylko dzięki Państwu, bo oglądacie, udostępniacie, komentujecie, szerujecie i cokolwiek jeszcze byście robili z tym linkiem, który właśnie do Was trafia,
To będzie bardzo ważne, aby powiększyć skalę zasięgu tego, co tutaj wspólnie robimy, bo to jest nasz wspólny projekt. Dziękuję serdecznie wszystkim mecenasom, którzy już zdecydowali się na wspieranie tego projektu. Bez was by on nie istniał, dlatego że musiałbym się w 100% poświęcać zawodowej pracy, a tak dzięki temu wygospodarowuję jakąś część przestrzeni zawodowej na to, żeby móc pisać, nagrywać, co chwilę się dokształcać, edukować, no i te programy dla was przygotowywać razem z całym zespołem, który serdecznie tutaj pozdrawiam. Dziękuję, że jesteście. A jeżeli ktoś z państwa chciałby jeszcze dołączyć do grona mecenasów, informacje jak to zrobić znajdziecie w komentarzu, w pierwszym komentarzu przypiętym do tego filmu oraz w opisie. Raz jeszcze dziękuję, kłaniam się państwu nisko w pas. A, bym zapomniał. Na YouTube'owym profilu zamieszczona zostanie właśnie ankieta, do której link znajdziecie też w pierwszym komentarzu. Jest w niej pytanie o godziny, które według was powinny być najlepsze dla nadawania programu Czuwaj Katoliku w niedzielę. Zależy mi na waszej opinii w tej sprawie i będzie tak, jak wspólnie ustalimy. Dziękuję za wasz poświęcony czas. Jest to dla mnie najcenniejsze. Marek Miśko, czuwaj!